Witajcie kochani w Zrób to sam. Dzisiaj pokażę Wam, jak w bardzo prosty sposób można zrobić dwustronną czapkę beanie z jerseyu. Można ją nosić na dwie strony, albo po jednolitej, albo wzorzystej. Myślę, że to jest zawsze praktyczne, jak mamy takie dwie strony. Jest ta część bardziej uniwersalna, pasująca do wszystkiego, ale jest też ta część taka bardziej fajna, ciekawsza. Jest to bardzo łatwa do uszycia czapka. Krój jest idealny dla początkujących, bo właściwie potrzebujemy tylko obwodu głowy. Może to być Wasz obwód głowy, albo dziecka, albo kogokolwiek, dla kogo chcielibyście taką czapkę zrobić. Do uszycia nie potrzeba nam dużo, bo potrzeba nam jedynie bawełnianego materiału. Jaki jego rodzaj dokładnie, no to już zależy od Was. Jako że jest to czapka dwustronna, to ja wybrałam dwa różne materiały, żeby od środka był jeden, od zewnątrz drugi. No chodzi o to, żeby móc tę czapkę wywinąć na drugą stronę, żeby nie wydawało się, że to jest podszewka. Ja mam tu dwa rodzaje, które mi się podobają. Lepiej też wziąć troszkę cieńszą tkaninę, grubsza nie będzie się raczej dobrze sprawdzała. Możecie oczywiście użyć takiego materiału, jaki chcecie potem nosić. Ja po prostu wybrałam cieńszą bawełnę. Poza tym będziemy potrzebować nici dopasowane kolorem do czapki, nożyczki, linijkę, metr krawiecki do zmierzenia obwodu głowy, szpilki albo klamerki do materiału, no i kredę do materiału. Mam też przy sobie żelazko, bo myślę, że ułatwia pracę przy projekcie, ale jeżeli nie macie żelazka albo po prostu nie chcecie go użyć, to też w porządku. Użycie żelazka nie jest tutaj wcale konieczne. Krój nie jest skomplikowany. Pokażę to teraz najpierw na tym pierwszym materiale, a potem zrobię to samo na drugim. Wycinamy sobie z materiału wierzchniego i wewnętrznego dwa takie same kawałki o wysokości 25 cm do 30 cm, w zależności od tego, jak długa ma być ta czapka. Szerokością jest obwód głowy, dlatego potrzebujemy metra krawieckiego, żeby sobie zmierzyć ten obwód. Najpierw odliczamy 2 cm, żeby czapka przylegała ciasno, a potem doliczamy 3 na szwy, więc właściwie wychodzi nam obwód głowy plus 1 cm. U mnie to jest 55 cm, czyli mój materiał ma wymiary 55 cm w szerokości na 30 cm wysokości, bo ja bym chciała, żeby ta czapka moja była nieco dłuższa. I teraz każdy z tych materiałów będzie trzeba trzykrotnie złożyć na szerokość. Najpierw na pół. Zwróćcie uwagę, żeby rogi były równo. I drugi raz na pół. I jeszcze raz tak samo, znowu na pół. Jak trzy razy złożyliśmy materiał, no to potrzebujemy teraz kredy. Układamy materiał tak, żeby zawinięte brzegi i odcięte brzegi były po prawej stronie. Linijką odmierzamy sobie 7 cm od górnego brzegu. Mój materiał akurat nie ma żadnego wzoru, jest jednolicie szary, więc to jest obojętne, w którą stronę jest ułożony. Zaznaczamy sobie kredą na materiale to odmierzone 7 cm i od tego punktu tutaj robimy po przekątnej łuk aż do lewego górnego rogu i następnie bierzemy nożyczki i wycinamy. Pamiętajcie, że te warstwy muszą być równo. No i wycinamy. Po wycięciu Wasze oba kawałki materiału powinny wyglądać tak.
To samo zrobiłam z tym drugim, oczywiście. Powinniście mieć po 4 takie czubki na swoich materiałach. Następnie z obu materiałów będziemy układać czapki. Pokażę to na przykładzie tego szarego materiału, bo tak jest łatwiej. Ładna strona materiału ma być na wierzchu. Na przykład tutaj no to jest szary, bo to jest cały szary kawałek. Ta ładna strona to jest prawa strona. Musimy teraz złożyć materiał, tutaj lepiej widać jak jest wzór, czyli ta strona ze wzorem to jest prawa. I składamy na szerokość prawą stronę do prawej strony, tak żeby dokładnie brzegi równo do siebie przylegały. Wszystko musi równo do siebie przylegać. I teraz widzicie, że czubki równo do siebie pasują i będziemy musieli zszyć tę stronę, te dwa brzegi do czubka. Teraz przeskakujemy te dwie części i dopiero tutaj zszywamy znowu brzeg od czubka i aż w dół. Tutaj zostawiamy nieszyte i zszywamy brzeg do czubka. Ten kąt zostaje wolny i znowu tam. I analogicznie na drugim kawałku materiału tak samo. Tutaj jest jedna mała różnica, bo trzeba zostawić jeden kawałek nieszyty, żeby na koniec można było tę czapkę odwrócić. Pokażę to jeszcze raz. Na wzorzystym materiale lepiej widać, która strona jest prawa, a która lewa. Prawą układamy do prawej, materiał równo i zszywamy tak samo jak poprzednio. Od łuku po brzeg i zostawiamy mały otwór. Do maszyny do szycia nie zapomnijcie włożyć specjalnej igły do jerseyu albo stretchu i ustawcie odpowiednią opcję. Czyli albo ściek zygzakowaty, albo można użyć overlocka. Jeśli macie taką funkcję, dobrze jest jej użyć. No i po zszyciu teraz przyda się żelazko, żeby rozprasować szwy. Wszystko wygląda wtedy no lepiej. Szef jest jakby bardziej porządny, po przeprasowaniu gładszy. Widać tutaj, że jest gładki i taki bardziej solidny. Po przeprasowaniu szwów trzeba odwrócić materiał, tak żeby dopasować do siebie dwa pozostałe czubki. Trzeba je położyć jeden na drugim, żeby się ze sobą stykały. Wtedy na górze powstaje nam takie zaokrąglenie. I to jest to miejsce, którego wcześniej nie zszywaliśmy. Teraz trzeba to zrobić po łuku, tutaj. Tak, żeby zamknąć całe to zaokrąglenie. I oczywiście to samo powtarzamy na drugim kawałku materiału. Czyli znowu dopasowujemy te szwy, aż powstaje nam takie zaokrąglenie, które zaszywamy. No i po tym kroku mamy tak jakby dwie czapki. Jedną wewnętrzną, a drugą zewnętrzną. Albo po prostu dwie różne czapki, z których każda może być zewnętrzna. Jedna z nich ma otwór. Zewnętrzna część, u mnie tą nazwijmy główną częścią, jest ta szara. Tę drugą będzie trzeba odwrócić na lewą stronę. Moja główna czapka od zewnątrz ma też tę prawą stronę. Teraz trzeba włożyć główną czapkę, czyli to jest moja szara, prawą stroną do środka tej drugiej czapki. Stykają nam się obie prawe części czapek. Wszystkie szwy oczywiście rozprasowałam żelazkiem,
Teraz widać, jakie to jest ważne, kiedy one do siebie przylegają. No i musicie się dokładnie przyjrzeć, żeby ułożyć te czapki tak, żeby szwy dokładnie się ze sobą stykały. Łatwiej Wam będzie ułożyć te szwy, zaczynając od brzegu. Jest to jeden szew, który sięga aż do dołu. Teraz trzeba to wszystko dokładnie połączyć szpilkami albo klamerkami do materiału. Jeżeli ułożyliście już czapkę dokładnie naokoło, to możecie zacząć już oprzywanie. Tak, żeby dokładnie te dwie czapki były na dole tutaj zszyte ze sobą. Nie musicie zostawiać żadnego otworu, żeby zmienić stronę, bo zostawiliśmy już ten otwór tutaj. I teraz wszystko dokładnie zszywamy na dole. Po zszyciu rozłożyłam obie części czapki po to, żeby rozprasować szwy znowu. Jeżeli uda Wam się dokładnie rozprasować wszystkie szwy, to możecie bardzo ostrożnie przewrócić obie czapki na drugą stronę. Przez ten otwór, który sobie wcześniej przygotowaliśmy. Jersey pozwala się łatwo obracać na drugą stronę, bo to jest bardzo miękka i elastyczna tkanina. Po odwróceniu czapek na drugą stronę można to sobie jeszcze raz ułożyć, porozkładać albo po prostu zostawić tak, że jedna czapka jest w środku w drugiej. Teraz widać, że wygląda to dobrze, solidnie. Dzięki temu, że wcześniej szwy były przeprasowane, nic się nie pogrubia, nic nie wychodzi. Na koniec zostało nam jeszcze zszycie tego otworu, który wcześniej zostawiliśmy. Ja to robię ręcznie, wtedy ten szew jest mniej widoczny. Najprościej, czyli ukłucie z jednej strony i ukłucie z drugiej. Najprostszy szew. Na koniec przeciągamy nitkę i tworzy się wzór takiej jakby drabinki. Tak to się razem trzyma. Jak połączycie otwór, Wasza czapka jest praktycznie gotowa. Jak mówiłam, możecie ją nosić na dwie strony, albo z jednej, z tej szarej, albo z drugiej. Myślę, że to jest naprawdę fajny projekt na chłodne dni. Jeżeli chcecie po raz pierwszy się bawić w szycie z jerseyu, w tworzenie czegoś, to jest naprawdę dobry pomysł, żeby uszyć właśnie taką czapkę. Jest to też bardzo praktyczny wzór, bo taka czapka zawsze się przyda. Możecie też wybrać materiały, które będą pasowały do Waszych ubrań, albo kurtki, albo płaszcza, albo jakkolwiek będą Was wyrażały. No i jest to tak łatwe do zrobienia, że chyba o wiele fajniej zrobić sobie czapkę niż kupić. Dzięki za oglądanie, zrób to sam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli macie ochotę na więcej, odwiedzajcie proszę mój kanał, subskrybujcie za darmo, żeby jako pierwsi dowiadywać się o nowych nagraniach. Podzielcie się ze znajomymi filmikiem i do zobaczenia.